Karol Bechrendt, bohater ostatniej akcji meczu, kręczanina z Avią Świdnik. Było chyba trudniej niż przypuszczaliście. Jak najbardziej. Zespół ze Świdnika zajmuje ostatnią lokatę, ale mimo wszystko pokazali, że potrafią walczyć, potrafią dobrze grać. Mecz nie był łatwy. Walczyli o każdą piłkę nowo, że w drugim secie trochę odpuścili, kiedy wygraliśmy, nie wiem, bodajże do 14 czy 15. Ale tak przez cały mecz naprawdę trzymywali nam kroku i zadecydowały piłki w końcówce. Co się stało z wami w trzecim secie? Byliście jakby w ogóle bezradni w tym okresie gry. Na pewno brak koncentracji, rozluźnienie. Nie mogliśmy skończyć w ogóle piłek, w ataku sobie nie radziliśmy. Myślę, że to byłoby na przyczynę. W czwartym oni jakby złapali wiatr w plecy, było ciężko wrócić do gry. Jak najbardziej. Nie było to łatwe, ale jesteśmy dość młodym zespołem, potrafimy walczyć, chcemy grać w tą siatkówkę, cieszyć się. Także udało nam się, nie wiem, zbierać wystarczająco motywacji, koncentracji, aby podnieść się i zwyciężyć. Kilka akcji takich twoich ze środka było naprawdę przedniej barki. Dziękuję za uznanie, ale jestem skromnym człowiekiem. Nie będę tutaj się chwalić. Jak to ta ostatnia akcja? Zareagowałeś jakoś automatycznie, czy mieliście, nie wiem, jakiś przećwiczony wariant gry? Znaczy, trener wziął czas i ustaliliśmy akcję z góry, co gramy. Jak było przyjęcie, to po prostu gramy do mnie.